Zapowiadana przez Miejski Zarząd Dróg zmiana organizacji ruchu na ulicy Sambora wzbudzała kontrowersje. Mieszkańcy Starówki i tczewscy kierowcy decyzję o wprowadzeniu zakazu zatrzymywania oceniają jednak pozytywnie. Ulica Sambora po kompleksowej modernizacji stała się bardziej niebezpieczna i nie powróciły na nią autobusy komunikacji miejskiej. Ten paradoks wynika z węższego profilu jezdni. Miejski Zarząd Dróg wyjaśniał, że ulica zaprojektowana została i przebudowana zgodnie z parametrami określającymi jej wymiary według klasyfikacji dróg. Po przebudowie za sprawą parkujących po jednej stronie aut droga nie była bezpieczna. Kierowcom jeździło się nią źle. W czwartek po południu Miejski Zarząd Dróg wprowadził zapowiadaną wcześniej zmianę organizacji ruchu. Wprowadzono zakazy zatrzymywania po obu stronach ulicy. Są jednak wyjątki. Dopuszczenie parkowania przy posesji Sambora 1 oraz dla firm prowadzących przy ulicy Sambora działalność gospodarczą. Jak te zmiany oceniają kierowcy i mieszkańcy Starówki? Właśnie zostaje wprowadzone to, co było zapowiadane, czyli zakaz zatrzymywania się na ulicy Sambora. Czy pani uważa, że to jest dobra zmiana? Dla mnie to jest bardzo dobra zmiana, bo poprzez to jest, przez ten remont jest ulica zwężona. Jak stoją tu samochody, to wygląda tak, jakby ulica była jednokierunkowa. Jest problem w ogóle z dojazdem tutaj. Robią się korki, z dołu nie mają, z dołu jak chcą jechać, a z góry zjeżdżają na dół. To jest problem, bo się robi taki korek, nie ma jak przejechać i... Czyli nie powinny tutaj samochody stać przy tej ulicy, takie jest pani zdanie, chociaż pani tutaj mieszka właśnie i w zasadzie z tego przywileju by korzystała, czy korzysta. Znaczy, ja nie mam z tym problemu też, bo jak co, ja mam podwórko. Czy jeszcze są jakieś miejsca, gdzie no może oddalone, ale jednak można samochód zostawić? Znaczy się jest przecież parking nad Wisłą, jest parking koło centrum kolejarza tutaj za parkiem, tam cały czas są puste te parkingi, a przecież jest tyle miejsca. Dobra decyzja, czy zła? Dobra. Na Sambora? Dlaczego? Dobra, dlatego że po prostu jest bardzo wąsko, żeby przejechać w tym momencie i samochody muszą się zatrzymywać, żeby się wymijać. Nie? Czyli potrzebny ten zakaz? Według mnie tak. Ja słyszałem, że tu mają jeszcze autobusy jeździć. Jeżeli miałyby rzeczywiście jeździć, to wtedy jest dobra decyzja. A również dowiedziałem się, że dużo kierowców nie korzysta gdzieś z tylnych tam miejsc parkingowych, bo z lenistwa zostawiają przy drodze. Jak ja tu jeżdżę, bo jego wożę, to naprawdę muszę nieraz chować się lub bardzo wolniutko i się boję, czy lusterkiem nie zahaczę. Czyli są problemy na pewno. To jest za wąska ulica i na parkowanie jest za dużo. Także moim zdaniem nie powinno być, powinno być zakaz parkowania. A pan jest pieszym uczestnikiem tutaj ruchu na Starówce? Pieszym. Ale myśli pan, że te samochody, które tutaj parkują, znajdą sobie miejsce gdzieś w pobliżu, czy też na podwórkach? To, co się orientuję, miał być parking gdzieś tutaj budowany, ale czy będzie? Na Ściegiennego, trochę wyżej. Ściegiennego, właśnie, na Ściegiennego. No to raczej tam powinny ten park wybudować. Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg Edmund Wojda powiedział, że jeśli ruch po zmianie organizacji będzie funkcjonował sprawnie, po kilku tygodniach obserwacji na ulicę Sambora powrócą linie autobusowe komunikacji miejskiej.